Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku między innymi o planach jednego z prestiżowych amerykańskich ośrodków eksperckich zakończenia wojny na Ukrainie, w której to polska dywizja pancerna miałaby być dyslokowana na wschodnią Ukrainę. Pytanie, jakie skutki miałoby to dla państwa polskiego i czy to w ogóle? Jest realne. Drugi temat bardzo istotny: Niemcy przywróciły kontrolę na wszystkich swoich granicach i podstawowe pytanie: czy to tylko i wyłącznie kwestia ochrony własnego bezpieczeństwa wewnętrznego przed nielegalnymi imigrantami z Afryki, czy też jest w tym drugie, a może nawet trzecie dno? No, i wreszcie bezprecedensowa, bezprecedensowy atak na członków Hezbollahu, atak terrorystyczny przy użyciu pagerów i radiotelefonów, a konkretnie ładunków wybuchowych, ukrytych właśnie w tych urządzeniach elektronicznych. Pytanie, co dalej, czy tylko dojdzie do eskalacji napięcia między Hezbollahem a Izraelem, czy ta, ten konflikt rozleje się na cały region, będzie to wojna regionalna? Wojna, do której Izrael się zresztą przygotowuje od wielu, wielu lat, do wojny z Iranem. No i na zakończenie, bardzo dobitny przykład braku realizmu politycznego w Polsce. Były szef polskiej dyplomacji wziął w obronę tych wszystkich apologetów bandery Ukraińskiej Powstańczej Armii, których wyrazicielem jest Anton Drobowicz, szef ukraińskiego IPN-u, wziął w obronę Dmytro Kuleby. Który no, w sposób mało finezyjny, tak naprawdę, zaatakował, zaatakował Polskich Polaków. Były szef polskiej dyplomacji lobbuje wprost za interesami Ukrainy. Co więcej, szanowni państwo, wielu już zapomniało o tym, że w 2018 roku ten były szef msz Rzeczypospolitej Polskiej w, pod koniec lat 80. został zarejestrowany jako informator. Obcego wywiadu i ta część tych akt pojawiła się w sieci. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania, do udostępniania link, linka do tego filmu w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. Pojawiają się coraz to nowe informacje na temat Symulacji scenariuszy włączenia Polski czy Wojska Polskiego do wojny na Ukrainie. I tym nowym przykładem jest raport jednego z prestiżowych amerykańskich ośrodków eksperckich, afiliowanego przy słynnej Akademii West Point. Chodzi o Modern War Institute, czyli Instytut Nowoczesnej Wojny. Ten amerykański ośrodek ekspercki opracował pomysł, opracował plan zakończenia wojny na Ukrainie z udziałem wojska polskiego, a konkretnie dywizji pancernej. I warto się temu przyjrzeć, ponieważ to oczywiście dotyczy naszego bezpieczeństwa, nas wszystkich. No i pytanie, oczywiście, czy tego typu pomysły nie są próbą, yy, raz, że wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami, dwa, czy nie grożą włączeniem Polski do wojny z Rosją, czy też yy, z innej strony rosnącymi napięciami, groźbą rosnących napięć między Polakami a Ukraińcami, bo i taki scenariusz trzeba. Tutaj zakładać. Po pierwsze, ten właśnie amerykański instytut zwraca uwagę, że wojną na Ukrainie zmęczona jest nie tylko sama Ukraina, co jest oczywiste nie tylko Rosja, ale także państwa zachodnie. I tutaj widać bardzo wyraźnie, jak ogromne koszty gospodarcze są ponoszone przez tak zwany kolektywny Zachód. Widać to zmęczenie społeczne tą, tą wojną, widać także zobojętnienie sporej części establishmentu politycznego właśnie na Zachodzie, tym ciągłym finansowaniem Ukrainy i tymi ciągłymi postawami roszczeniowymi takich ludzi jak Wołodymyr Zełęski. I też warto zauważyć, że analitycy tego amerykańskiego instytutu wskazują, że tylko 34% Amerykanów uważa, że wojna na Ukrainie stanowi poważne zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych. Dla przykładu, w roku 2022 tak uważało 50%. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę również z tego, że zmienia się Zmieniają się nastroje w Stanach Zjednoczonych dotyczące pomocy samej Ukrainie. Coraz mniej Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone mają obowiązek pomagać Ukrainie w jakikolwiek sposób w jej, w jej działaniach zbrojnych. I to też się na, zmienia na naszych, na naszych oczach. Co więcej, wzrasta odsetek Amerykanów twierdzących, że Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie zbyt dużej pomocy w marcu 2022 roku twierdziło tak zaledwie 7%, natomiast w lipcu bieżącego roku takie zdanie ma już blisko 30% Amerykanów. I to, jest, I to jest charakterystyczne nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla innych państw europejskich co Modern War Institute podkreśla. No i jeżeli tutaj się wgłębimy w ten, w ten raport, to jakby odsączając te wszystkie ideologiczne wstawki, te wszystkie takie powiedziałbym mocno wartościujące, kto jest dobry, kto jest zły, no to jest charakterystyczne dla narracji, narracji amerykańskiej, natomiast koncentrując się wyłącznie na tej warstwie realistycznej, należy podkreślić, że tutaj również ta, ta warstwa jest. I możemy przeczytać, to jest cytat Wojny rzadko kończą się całkowitą porażką przeciwnika. Zamiast tego wojny zazwyczaj kończą się jakąś formą kompromisu. Na Ukrainie bez wątpienia tak będzie, ponieważ, uwaga, Kijów nie ma możliwości marszu na Moskwę. A dopóki trwa pomoc Zachodu, Rosja nie ma możliwości militarnego pokonania Ukrainy. Koniec cytatu. Mamy tutaj wyraźne wskazanie, że Ukraina jest na tyle słaba. Że tej wojny po prostu nie wygra, i jest uzależniona od tej przysłowiowej kroplówki z zachodu. Wojna kończy się kompromisem, a zatem mamy tutaj nacisk na zakończenie tej wojny, na jakiś kompromis. Czytaj. No właśnie, co? Scenariusz, w którym Ukraina nie odzyska granic 1991 roku. Obecnie Rosja zajmuje. 20% terytorium Ukrainy w granicach z 1991 roku i trudno się spodziewać, aby to się miało zakończyć. Mamy do czynienia z przygotowywaniem opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, z przygotowywaniem takim psychicznym społeczeństwa amerykańskiego na porażkę Ukrainy w tej wojnie. I to jest bardzo wyraźne. Takie głosy dochodzą z bardzo wielu stron, także z otoczenia. Administracji prezydenta Joe Bidena, ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Zresztą J.D. Vance mówi wprost o tym, że Ukraina po prostu nie odzyska granic 91 roku. A to, a to wszystko pokazuje, jak bardzo miałka była cała ta propaganda, której wszyscy doświadczaliśmy w Polsce, jeśli chodzi o media głównego nurtu, które co rusz alarmowały. Chociażby ustami dyżurnych generałów w stanie spoczynku, że Rosja ma, nie ma już rakiet, że kończą się zapasy, że Ukraińcy wygrają tę wojnę, że odzyskają półwysep krymski, zajmą cały Donbas i tak dalej, i tak dalej. No to się okazało wszystko bardzo miałką i bardzo prymitywną propagandą. Byliśmy tym wszystkim karmieni i była to propaganda w dużej mierze ukraińska, propaganda zwycięstwa, która nie miała żadnego przełożenia na fakty, na rzeczywistość. A wszystko tylko i wyłącznie po to, aby drenować polski budżet, Bu budżet także zwykłych polskich obywateli, którzy yy, no, przekazali ogromną pomoc dla Ukrainy i Ukraińców. Jak się okazuje, ta pomoc w żaden sposób nie, nie, nie była od samego początku nawet traktowana jako gwarant jakiegokolwiek zwycięstwa, ponieważ wprost Amerykanie, amerykańskie ośrodki eksperckie przyznają, że Kijów po prostu nie miał możliwości zwyciężenia w tej, w tej wojnie. Ta pomoc Zachodu pozwala przeciągać ten, te, te działania wojenne, natomiast no jest to degenerujące dla gospodarek wszystkich państw Unii Europejskiej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Im mocniej któreś państwo popiera Ukrainę, tym bardziej jego budżet jest drenowany, tym ma większe problemy, co widać doskonale, jak w soczewce po gospodarce polskiej. No i cóż, dochodzimy tutaj do klucza. Do istoty rzeczy. Twórcy tego raportu proponują rozwiązanie, które, ich ma, które mają nadzieję, że będzie akceptowalne dla Władimira Putina. Po pierwsze, zdaniem Modern War Institute, Ukraina raz na zawsze miałaby zrezygnować ze swoich praw do Donbasu. Wprost jest mowa o tym, że cały Donbas miałby Wejść w skład Federacji Rosyjskiej. Po drugie, Ukraina miałaby raz na zawsze zrzec się jakichkolwiek chęci do przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Krótko mówiąc, całkowita rezygnacja z przystąpienia do NATO. I tutaj pojawia się oczywiście pewna propozycja transakcji wiązanej, że Rosja miałaby zwrócić na przykład obwód hersoński za czy Krym, co jest oczywiście absurdem w tym momencie trudno sobie w ogóle wyobrazić taki, taki wariant, że Rosja zwracałaby w zamian za. Nieprzystąpienie Ukrainy do, do NATO, na przykład Obwód Chersoński czy, czy Półwysep Krymski, tym bardziej, że Rosja przeprowadziła na tych terenach zajętych, na części terytoriów zajętych referenda i z punktu widzenia prawa rosyjskiego te terytoria stały się częścią Federacji Rosyjskiej, podobnie jak po marcowym, mówię o marcu 2022, 2014 roku, oczywiście, referendum na Półwyspie, na Półwyspie Krymskim. Natomiast Idąc dalej, tutaj Amer analitycy amerykańskiego think tanku proponują zastosowanie wariantu koreańskiego i zamrożenie konfliktu, a gdzie bezpieczeństwo Ukrainy miałyby gwarantować dwustronne umowy ze Stanami Zjednoczonymi i państwami tak zwanej wschodniej flanki NATO. I tutaj pojawia się oczywiście Polska. Ilekroć używane jest to określenie wschodnia flanka NATO, to oznacza, że największe. Największy ciężar, największe koszty ma ponosić właśnie Rzeczpospolita Polska. To oczywiście te dwustronne umowy bezpieczeństwa, czy w ogóle jakiekolwiek tak, tego typu umowy bezpieczeństwa są pewnego rodzaju figurą retoryczną. Nie można oczywiście porównywać traktatu do memorandum, ale gwoli ścisłości trzeba przypomnieć Memorandum Budapesztańskie z grudnia 1994 roku, gdzie to Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania miały być gwarantami. Nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za zrzeczenie się tego państwa broni jądrowej. Jak się skończyło, to wiemy. Wiemy też z doniesień New York Timesa z lutego bieżącego roku, że Amerykanie i Brytyjczycy po 2014 roku stworzyli na Ukrainie 12 wielkich baz wywiadowczych skierowanych przeciwko Rosji, czyli potraktowali Ukrainę przedmiotowo, tworząc z niej bazę wypadową dla różnego rodzaju operacji hybrydowych, operacji wywiadowczych. Przeciwko Federacji Rosyjskiej. Warto mieć to na uwadze, oceniając cały ten konflikt na Ukrainie. Pamiętając także, że ludność rosyjskojęzyczna, że etniczni Rosjanie na, na Ukrainie no, byli w bardzo trudnym położeniu. Wiemy doskonale, jak, jak to wyglądało chociażby jeszcze w 2014 roku. Wiemy o tym ostrzeliwaniu. Właśnie obwodów Donieckiego i Ługańskiego przez armię ukraińską. Wiemy o tym, tej masakrze w Odesie, o paleniu ludzi żywcem, no. Dochodziło tam absolutnie do dantejskich scen. Musimy sobie zdawać sprawę także, że wojna na Ukrainie to jest wojna, w której część obywateli Ukrainy wystąpiła przeciwko rządowi w Kijowie. Więc to nie jest tylko i wyłącznie tak, że jest to proxy war, że jest to wojna, czy z jednej strony, że jest to tylko i wyłącznie wojna ukraińsko-rosyjska, z drugiej strony, że jest to tylko i wyłącznie proxy war, czyli wojna zastępcza. Kolektywnego zachodu z Rosją, ale to jest także konflikt wewnętrzny na samej Ukrainie. Się, to w mediach, oczywiście, publicznych, w Polsce, w mediach prywatnych głównego nurtu jest albo całkowicie marginalizowane, albo przemilczane, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że wojna na Ukrainie to także bardzo silny konflikt wewnętrzny, gdzie spora część obywateli tego państwa. Spora część obywateli Ukrainy wystąpiła przeciwko rządowi w Kijowie. I tu też warto powiedzieć o, o zamachu stanu, który się dokonał przy odsunięciu prezydenta Wiktora Janukowycza absolutnie nielegalnie. No i wreszcie o kadencji prezydenta, prezydenta Wołodymyra Zełęckiego, byłego prezydenta Ukrainy, która zakończyła się 20 maja bieżącego roku. Jest tutaj bardzo wiele problemów. Ukraina jest w ogóle bardzo, krajem, w którym jest mnóstwo problemów wewnętrznych. Korupcja to jest wierzchołek góry lodowej, tak naprawdę w tym, w tym wszystkim jest krajem oligarchicznym, przecież nie jest krajem demokratycznym, tylko krajem, w którym rządzą oligarchowie i tak dalej, i tak dalej. To jest potężny problem, z którym Polska będzie miała miała takie perspektywy radzenia sobie w przyszłości, moim zdaniem bardzo niestety mgliste, patrząc na dzisiaj słabość państwa polskiego przy tej powodzi, ale przede wszystkim przy nieradzeniu sobie z obcą, z obcą agenturą, bo ta, to mówienie o, o ruskich onucach, o agenturze rosyjskiej, białoruskiej stało się takim parawanem, taką zasłoną dymną, a jak wiemy doskonale, no... Bez większych problemów w Polsce radzi sobie całkiem dobrze wywiad niemiecki, blokując różnego rodzaju ważne inwestycje, chociażby związane z instalacjami hydrotechnicznymi, czy wywiad ukraiński, czy wywiad amerykański, brytyjski, wywiad izraelski. No właściwie wszystkie wywiady poza rosyjskim i białoruskim, które nie jest. Które są na cenzurowanym, radzą sobie tutaj doskonale i nie ma żadnego przeciwdziałania, nie ma żadnej komisji do spraw badania wpływów obcych. Ale przechodząc, wracając do tematu Modern War Institute, tutaj pojawia się pomysł, aby polska dywizja pancerna, no obecnie Polska ma jedną w pełni ukompletowaną, czy może w pełni ukompletowaną to za dużo powiedziane, ale jedną dywizję pancerną, miałaby zacząć stacjonować, uwaga, we wschodniej. Ukrainie. No to jest pomysł, pomysł niewyobrażalny wręcz. Polska dywizja pancerna miałaby stacjonować we wschodniej, na wschodniej Ukrainie i miałoby być to związane z dwustronnymi czy wielostronnymi umowami z państwami tak wschodniej flanki NATO, i to miałoby uzupełniać dwustronną umowę. O bezpieczeństwie między USA a Ukrainą, która została podpisana w czerwcu. I to miałoby rzekomo, zdaniem amerykańskich analityków, właśnie z West Point dawać zwiększoną ochronę przed ponowną agresją ze strony, ze strony Rosji. No, jest to oczywiście bardzo naiwne myślenie. Tutaj przedstawia się Polsce miraże, że w zamian za wysłanie polskiej dywizji pancernej na wschodnią Ukrainę. Stany Zjednoczone miałyby dyslokować amerykańską dywizję pancerną w Polsce. No Wiemy doskonale, że chociażby z tych informacji publikowanych na Telegramie, na profilu Poufna Rozmowa, z tej słynnej skrzynki Dworczyka, wiemy z korespondencji wysokich urzędników, wysokich rangą urzędników państwa polskiego, że liczenie na jakiekolwiek Tutaj liczenie na amerykańską stałą obecność, jeżeli chodzi o ciężkie dywizje w Polsce, jest po prostu myśleniem życzeniowym, to, jest, to są żonki. Natomiast widać, że Polacy bardzo lubią być, mieć łechtane swoje ego, lubią jak emocje przeważają nad chłodną kalkulacją, no i to Amerykanie doskonale naciskają te guziki, które Polacy lubią po prostu w te klawisze dotyczące dźwięków, które polskie uszy lubią słyszeć, opanował to do perfekcji dr George Friedman. Prawda, roztaczając wizję mocarstwa nad Wisłą i tak dalej, no mocarstwa, które nie potrafi sobie poradzić z uregulowaniem rzek od, od 1997 roku. No to też powinno dużo dawać do myślenia. Wystarczy spojrzeć, że nie ma w Polsce obrony cywilnej. Ta kolejna już powódź pokazuje dosko doskonale, że ten system zarządzania kryzysowego po prostu w Polsce nie funkcjonuje. Cóż, tu dopiero mówić o jakiejkolwiek perspektywie wojny, a jednak dyslokowanie polskiej dywizji pancernej na wschodnią Ukrainę to jest Wzrost zagrożenia bezpośrednią konfrontacją z Federacją Rosyjską i trzeba sobie z tego zdawać absolutnie sprawę. Jeżeli chodzi o tych analityków Modern War Institute, bo myślę, że tutaj warto wspomnieć o nich, to jest m.in. Mark Esper. Mark Isper, sekretarz obrony USA w latach 2019-2020, pułkownik Patrick Sullivan czy pułkownik Chase Metcalf. Oni przyznają, oczywiście, że to jest rozwiązanie niedoskonałe, ale pewien kompromis i to jest coś, co pozwoli bardziej zaangażować tutaj tak zwaną wschodnią flankę NATO w ten proces pokojowy. No jest to oczywiście nic innego jak strategia offshore balancingu, którą wielokrotnie yy, od kilku lat Państwu prezentuję na łamach podcastu geopolitycznego, mówiąc najprostszym językiem. Pewnie kiedyś zrobię od, osobny odcinek na ten temat, na temat amerykańskich koncepcji właśnie utrzymywania globalnej hegemonii, czy próby utrzymywania jednobiegunowej chwili na świecie. Natomiast strategia offshore balancingu polega na yy, utrzymywaniu amerykańskich wpływów przede wszystkim na tak zwanej światowej wyspie, czyli na Eurazji i w Afryce, za pomocą swoich partnerów i junior partnerów. Mówiąc krótko, jest to wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami. Wykorzystuje się państwa takie jak Ukraina czy Polska do pełnienia, do pełnienia roli zderzaków strategicznych i wysłanie polskiej dywizji pancernej na wschodnią Ukrainę byłoby niczym innym jak właśnie takim zderzakiem strategicznym USA. Jest to coś, do czego absolutnie Polska nie powinna dopuścić. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest traktowana jako narzędzie, jako przedmiot w relacji strategii anglosasów, i tego typu pomysły. To jest nic innego jak wypuszczanie balona próbnego. To jest taki papierek lakmusowy, który przykłada się właśnie do, do uszu polityków, polityków w Warszawie, do spo, jak społeczeństwo na to będzie reagować. Robi się takie wrzutki medialne tego typu pomysłami, jak społeczeństwo polskie będzie reagować. Do tej pory społeczeństwo polskie, Polacy byli po prostu bierni na różnego tego typu pomysły, co, czego dobrym efektem jest to, że już ponad grubo ponad 100 miliardów złotych zostało wydanych na Ukrainę, a jeśli jeszcze do tego dodamy indywidualną pomoc, którą Polacy udzielali, obciążenie służby zdrowia leczeniem obywateli Ukrainy, obciążenie systemu edukacji, paliwo, o które Orlen przekazał Ukrainie, no to idziemy w setki miliardów złotych, które zostały przekazane na pomoc Ukrainie i Ukraińcom, cokolwiek by to miało znaczyć dotyczące tej pomocy, bo wiemy doskonale, że jak wygląda dzisiaj sytuacja na Ukrainie, jak wygląda stosunek elit ukraińskich, elit politycznych wobec Polski i Polaków więc tu też trzeba mieć na uwadze no i widać że społeczeństwo polskie jest bierne jest absolutnie bierne od 1997 roku nie zrobiono kompletnie nic żeby stworzyć nowoczesny system obrony cywilnej ochrony ludności cywilnej nie ma nawet ustawy o ochronie ludności cywilnej od 1997 roku podejmowano nieudolne próby. 10 lat dopiero po tej powodzi, tak zwanej powodzi tysiąclecia, stworzono ustawę o zarządzaniu kryzysowym, ustawę dziurawą, bardzo, nie, nie, bardzo tak naprawdę nieskuteczną w wielu, wielu aspektach. Mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia różnego rodzaju organizacji ekoterrorystycznych, no nazywajmy rzeczy, rzeczy po imieniu, różnego rodzaju zielonych kmerów, którzy po prostu torpedują powstawanie zbiorników retencyjnych, polderów i innych instalacji hydrotechnicznych, które po prostu służą bezpieczeństwu Polski i Polaków, robią z Polski zaścianek, robią z Polski... Nic innego jak podwykonawcę dla gospodarki niemieckiej, no ale o to właśnie w tym wszystkim prawdopodobnie chodzi, aby niszczyć infrastrukturę, aby utrzymywać ją na niskim poziomie, aby przez pryzmat klimatyzmu, ekoterroryzmu, przez pryzmat różnego rodzaju nowych ideologii Polska była tylko i wyłącznie półperyferiami Europy. I, i, I oczywiście wykonywała geopolityczne interesy innych państw, na przykład, na przykład Niemiec. Warto się przebudzić, warto edukować, dlatego apeluję o udostępnianie materiałów, także z podcastu geopolitycznego, w mediach społecznościowych, przesyłanie znajomym. No, warto się edukować, warto wiedzieć, co się dzieje wokół, warto edukować politycznie i patrzeć na politykę, patrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy po prostu widzieć. Od 16 września bieżącego roku Niemcy zaostrzyli kontrole graniczne, a konkretnie wprowadzili kontrole na wszystkich swoich granicach, oficjalnie pod pretekstem walki z nielegalną imigracją. No, można byłoby powiedzieć rychło w czas. Tak naprawdę jest to kontynuacja tych działań, które są wprowadzane przez Niemcy od 2015 roku, wtedy wprowadzono kontrolę dla osób wjeżdżających od strony Austrii. W październiku ubiegłego roku Niemcy wprowadziły kontrolę na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią jako tak zwany zatwierdzony wyjątek od Schengen od strefy Schengen, od zasad strefy Schengen. No a teraz już mają być kontrole na wszystkich niemieckich granicach, łącznie z tą zachodnią i północną. I warto tutaj się zastanowić, czy to jest tylko i wyłącznie efekt wzrastającej pozycji politycznej alternatywy dla Niemiec. AFD zrobiła bardzo dobry wynik w Turyngii, w Saksonii, przed Niemcami wybory jeszcze w Brandenburgii, jeśli chodzi o te wybory landowe, natomiast w przyszłym roku no wybory federalne, wybory do Bundestagu i niewątpliwie pozycja SPD, pozycja partii Olafa Scholza, pozycja całej koalicji obecnie rządzącej Niemcami jest trudna i to jest element tej gry wewnętrznej. No To drugie dno, poza tym oczywiście szumnym mówieniem o walki z nielegalną imigracją, to jest wprost próba poprawy, poprawy notowań rządzącej koalicji. Natomiast, oczywiście, warto się zastanowić, czy to jest tylko i wyłącznie ten element, te dwa elementy wzrastająca przestępczość właśnie wśród nielegalnych imigrantów, nieradzenie sobie policji lokalnych policji federalnej z tymi problemami, ale i właśnie to, te problemy polityczne obecnej koalicji, ale czy jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o groźbę eskalacji? Właśnie tej nielegalnej, nielegalnej imigracji związanej z wojnami, z wojną na Ukrainie i wojną na Bliskim Wschodzie. Tutaj warto się nad tym zastanowić, warto mieć to, warto mieć to na uwadze, ponieważ tak drastyczne kroki, które zostały podjęte przez władze w Berlinie, tak naprawdę niszczą strefę Schengen. To jest kwestia utrudnień w obrocie gospodarczym, wymianie handlowej. To w naturalny sposób, oczywiście. W Polsce spotkało się to z dużym niezadowoleniem, no bo gospodarka polska jest. Podwykonawcą gospodarki niemieckiej, obrót handlowy polsko-niemiecki, to jest w granicach 28 do 30 nawet procent, biorąc pod uwagę cały obrót handlowy polski. Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym dla Polski. Nie zrobiono absolutnie nic przez ostatnie trzy dekady, aby zmienić te trendy, aby dywersyfikować właśnie obrót handlowy państwa polskiego. Tak jest, tak było po prostu wszystkim wygodniej. No i widać, jak, jak Polska jest mocno uzależniona od Niemiec, nie tylko gospodarczo, ale coraz bardziej także politycznie. Widać to po polityce energetycznej, widać to po polityce tak zwanej klimatycznej, widać to po różnego rodzaju działaniach, które po prostu uzależniają Polskę od Niemiec. Nagram na ten temat na pewno ostatni, osobny odcinek. W ostatnich odcinkach sygnalizowałem pewne rzeczy. Natomiast trzeba się tutaj bliżej przyjrzeć działalności lobby, lobby niemieckiego. Trzeba, warto przede wszystkim przedstawić to w sposób bardziej kompleksowy, pokazać, jak to jest usadowione także w, w niemieckiej myśli geopolitycznej. Także na pewno na ten temat nagram ten odcinek. Ja bym się nie zdziwił, gdyby te działania niemieckie były także podyktowane. Analizami, kalkulacjami ośrodków wywiadowczych niemieckich, takich jak BND, dotyczących perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej w naszej części Europy i na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że Izrael przygotowuje się do wojny z Iranem, czy w ogóle z całym światem szyickim, bo to przecież nie tylko chodzi o Iran, ale o szyitów w ogóle zamieszkujących region. A także widzimy to, jeżeli chodzi o te próby wciągnięcia Polski do wojny, do wojny z Rosją, te, te eskalacje w relacjach polsko-rosyjskich i polsko-białoruskich, i niewątpliwie to również Niemcy biorą pod uwagę. Niemcy nie chcą zwiększenia, potężnego zwiększenia liczby imigrantów na, na dzisiaj, chociażby z Ukrainy czy, czy z Polski. To może być również podyktowane tego typu właśnie zabiegami, tego typu prewencją. W dniach 17 i 18 września bieżącego roku doszło w Libanie do bezprecedensowego ataku na członków Hezbollahu. Najpierw doszło do eksplozji tysięcy pagerów używanych przez członków tej formacji politycznej, a następnego dnia do eksplozji radiotelefonów. W tych eksplozjach rannych zostało kilka tysięcy osób, nie tylko członków Hezbollahu żeby była jasność. Okazało się, że w tych pagerach i w tych radiotelefonach już na etapie produkcji, czy też transportu, doszło do umieszczenia ładunków wybuchowych, niedużych, tam mówi się mniej więcej od 5 do 50 gramów, które miały zostać aktywowane po wysłaniu specjalnej informacji na urządzenia, czyli doszło do cyberataku na te urządzenia. Baterie potraktowano jako zapalnik i w ten sposób doszło do porażenia Części właśnie członków Hezbollahu, choć wydaje się, że tutaj chodziło w dużej mierze o efekt psychologiczny, o utratę zaufania do środków łączności używanych przez tę formację polityczną. Hezbollah istnieje od 1982 roku, jest finansowany, wspierany m.in. przez Iran, a właściwie przede wszystkim przez, przez Iran. Natomiast przez kraje takie jak Izrael czy Stany Zjednoczone jest traktowany jako organizacja terrorystyczna. No i oczywiście tutaj w mediach światowych, nie tylko, nie tylko irańskich, nie tylko bliskowschodnich, ale w ogóle światowych, o ten atak terrorystyczny został oskarżony Izraela, konkretnie służby specjalne tego państwa. Niewątpliwie i finezja, i kwestia logistyczna, i sam. Sama, sam proces przeprowadzenia tego ataku no, wymagał, wymagał tak naprawdę bardzo dużej sprawności wywiadowczej. i Naprawdę niewiele wywiadów świata byłoby w stanie przeprowadzić atak na taką skalę. No, bo Niewątpliwie jest to bezprecedensowa atak nie tylko na Hezbollah w Libanie, ale w ogóle bezprecedensowe użycie środków elektronicznych środków komunikacji właśnie w takiej, w takiej skali. Też Ciekawe informacje docierają ze Stanów Zjednoczonych, m.in. amerykański serwis Axios poinformował, że Izrael rzekomo nie planował przeprowadzenia ataku akurat w tym momencie, ale zdecydował się na detonację ładunków na pagerach ze względu na groźbę wykrycia tych ładunków wybuchowych. Bez względu na to, kiedy miało się że tak naprawdę odbyć zdetonowanie tych ładunków wybuchowych, faktem jest, że Izrael tym samym rozpoczął nową fazę. Wojny. Co zresztą przyznał sam minister obrony Izraela, przyznał to 18 września. Mówię o Joafie Galancie, który podczas wizyty w jednej z baz sił powietrznych powiedział wprost, że rozpoczęła się dla Izraela nowa faza wojny. I to jest jakby jasna, jasna deklaracja. Nie tylko media oskarżyły Izrael o przeprowadzenie tego ataku terrorystycznego, chociażby szef dyplomacji Jordanii, Ayman Safadi, oskarżył wprost, że Izrael przeprowadził te ataki terrorystyczne, i w wyniku jego działań Bliski Wschód znalazł się na krawędzi wojny regionalnej, jak to, jak to podkreślił. Same Stany Zjednoczone, sam Izrael oficjalnie odcinają się od tych, od tych działań, choć w mediach możemy się dowiedzieć na przykład, że różnego rodzaju obiekty latające amerykańskie były w okolicy Libanu w czasie tych eksplozji. Mówi się o dronie, mówi się o samolotach rozpoznawczych, samolotach także walki radioelektronicznej. No, informacji jest mnóstwo całych, całych w mediach, nie wchodząc w szczegóły, no, wiemy doskonale, że Izrael tutaj nie ma żadnych oporów, jeśli chodzi o takie działania, czy też widzimy, co się dzieje w strefie gazy. Widać, że prawo międzynarodowe jest tak naprawdę traktowane niezwykle selektywnie na arenie międzynarodowej. Wiemy doskonale, że prawo międzynarodowe zabrania stosowania min-pułapek. No a cóż. Tu, to było jak nie miny pułapki, te pagery z ładunkami wybuchowymi, te radiotelefony z ładunkami wybuchowymi. To nic innego jak miny pułapki, a miny pułapki mają to do siebie, że bardzo często rażą zwykłe niewinne osoby, oprócz tych, którzy byli celami tych ataków. I tak się zresztą w Libanie, w Libanie stało. Interesujące są to doniesienia z samego Izraela, które odbyły się po tych, po tych zamachach na członków Hezbollahu. Media izraelskie informują, że Iran planował rzekomo zabójstwo premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Co więcej, miał na celowniku irańskich służb miał się znaleźć także na przykład minister obrony Izraela, wspomniany przeze mnie Joaf Galant, czy dyrektor, dyrektor Shin Bet, czyli wywiadu wojskowego tego państwa, Ronen Barr. No Widzimy tutaj walkę informacyjną w pełnej okazałości. Wiemy doskonale, że po zabójstwie przywódcy politycznego Hamasu Ismaila Hanii w Teheranie, te, ta, ta, ta walka informacyjna się bardzo nasiliła. Izrael oficjalnie się odcina od zabójstwa Hanii. No, właściwie niewiele osób w to wierzy, że Izrael nie miał z tym nic, nic wspólne, wspólnego. Stąd pojawiają się. Kontrinformacje, że Iran rozważał, rozważał zamach na przykład na naftalego Beneta, czyli byłego premiera Izraela. Mamy do czynienia ewidentnie z eskalacją cały czas od października ubiegłego roku, z eskalacją tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i widzimy, że Izrael bardzo mocno intensyfikuje działania przeciwko Iranowi, uderzając w sojuszników Iranu. No Hezbollah to jeden z najważniejszych sojuszników Iranu na Bliskim, na Bliskim Wschodzie i niewykluczona jest wojna z Libanem i wojna Izraela z Libanem, niewykluczona jest interwencja lądowa, czyli krótko mówiąc inwazja Izraela na Liban. Zresztą już część sił zbrojnych czy sił obronnych Izraela, bo tak brzmi oficjalna nazwa IDF, jest dyslokowana w stronę granicy, granicy z Libanem. Jest to prawdopodobne, taka, inter, taka interwencja, taka inwazja Izraela na Liban jest całkiem prawdopodobna. Izrael może chcieć powtórzyć pewne działania zbrojne. Te, które obserwowaliśmy w Strefie Gazy właśnie w Libanie, tam, gdzie Hezbollah jest po prostu najsilniejszy, co będzie oczywiście eskalować ten konflikt i może stać się pretekstem do rozszerzenia, do rozlania się na cały, na cały region, co zresztą o czym zresztą wspomniał szef jordańskiej dyplomacji. Faktem jest, że na arenie międzynarodowej są równi i równiejsi. Widać co się dzieje w Strefie Gazy, widać te dziesiątki tysięcy cywilów, głównie kobiet i dzieci. Zamordowanych bestialsko, nie ma absolutnie żadnej reakcji stanowczej ze strony tak zwanej opinii, opinii międzynarodowej. Widać, że część państw jest na arenie międzynarodowej po prostu, po prostu bezkarna. Warto mieć to na uwadze, bo zaczyna dominować na świecie polityka. Polityka, która. Funkcjonuje od zarania dziejów. No, przez spory okres czasu byliśmy karmieni różnego rodzaju iluzjami końca historii, właśnie prymatu prawa międzynarodowego. Natomiast widzimy, że prawo siły, prawo tego, kto ma sprawniejsze służby specjalne, sprawniejsze instytucje wywiadowcze, sprawniejsze siły zbrojne kto jest bogatszy, sprytniejszy, kto jest bardziej przebiegły, bardziej cyniczny na arenie międzynarodowej, no. Zaczyna dominować, i to, i to jest ten krajobraz, przed którego obliczem, że tak powiem, bronią się rękami i nogami politycy w Polsce, dyplomaci w Polsce, którzy wierzą cały czas w tę ideę właśnie wiecznego pokoju, między narodami, prymatu prawa międzynarodowego, i tak dalej. Czas się wreszcie obudzić, czas zobaczyć tę rzeczywistość, jaką ona jest naprawdę. a jeśli już mówimy o braku realizmu politycznego, o błędnym odczytywaniu istoty stosunków międzynarodowych, jeśli mówimy o polskim pięknoduchostwie, romantyzmie, polityce porywów serca, emocji i tym wszystkim, co jest po prostu oderwane od twardej rzeczywistości i twardych realiów stosunków międzynarodowych, to polecam Państwu artykuł profesora Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych Polski w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita. Artykuł nosi tytuł Polityka hieny ma się dobrze. Polityka hieny to jest polityka, którą ma prowadzić obecnie rząd w Warszawie wobec Ukrainy, naciskając na rząd w Kijowie, aby doprowadził, aby, udzielił, aby rząd w Kijowie udzielił zezwolenia na ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie, na narodzie polskim. No cóż, mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, w której realizm polityczny, który nakazuje Nakazuje nie przekazywać bezwarunkowej pomocy Ukrainie, ale twardo walczyć o swoje i twardo egzekwować własne interesy, jest nazywany polityką hieny. I tutaj profesorka Czaputowicz pisze wprost: to jest cytat. Metafora hieny określa politykę, której celem jest osiągnięcie korzyści wtedy, gdy partner jest w trudnym położeniu. Na przykład pod naporem wojsk rosyjskich. Koniec cytatu. No i tutaj oczywiście przykład koronny. Zwolenników bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy, czyli przykład 38 roku i, po, i polityki sanacyjnej, która, y, która wymogła na Czechosłowacji oddanie zaolzia. Absolutnie chybiony, y, hy, chybiony y, przykład, nie mający nic wspólnego z obecną rzeczywistością polityczną. Natomiast, y, natomiast oczywiście mamy tutaj do czynienia z bardzo silnym, w mojej ocenie, lobbyingiem. Proukraińskim. Jest to nic innego jak transmisja pewnych test propagandowych ukraińskich dotyczących tego, że Ukraina walczy za Polskę, Ukraina walczy za Unię Europejską i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Musimy sobie zdawać sprawę z tych wszystkich realiów, o których piszą także amerykańskie periodyki, takie jak New York Times, o tym, że Ukraina jest wykorzystywana cynicznie przez wywiady, takie jak MI6, CIA, jest traktowana jako jako baza wywiadowcza dla różnego rodzaju operacji specjalnych przeciwko Federacji Rosyjskiej, stworzono tam 12 wielkich band wywiadowczych i tak dalej, oczywiście nad tym wszystkim profesor Czaputowicz Przechodzi do porządku dziennego i zaczyna się tutaj cała litania pretensji, które formuje były szef dyplomacji, między innymi w kontekście odtworzenia pomnika, jak to nazywa ukraińskich żołnierzy w monasterzu. No proszę państwa, żadnych żołnierzy, tylko zwykłych upowców, członków band Upa, którzy napadali, mordowali mordowali Polaków. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Nazywanie UPA żołnier... członków UPA żo ukraińskimi żołnierzami jest, a jest po prostu hikotem historii. To jest kompletny absurd. To ukraińska powstańcza armia nie była żadnym wojskiem, nie była żadnymi siłami zbrojnymi. Była organizacją terrorystyczną. Podobnie jak organizacja ukraińskich nacjonalistów i warto to mieć na uwadze. Przyjmowanie narracji ukraińskiej przez byłego szefa polskiej dyplomacji jest no po prostu czymś więcej niż skandalicznym. Przecież to, co napisał profesor Czaputowicz na łamach Rzeczpospolitej, to jest wyjęte właściwie w stosunku jeden do jednego wyjęta narracja z Antona Drobowicza, dyrektora ukraińskiego IPN-u, który też mówi, że nie będzie żadnych ekshumacji, dopóki Polska nie odtworzy pomnika Upowców, właśnie w monasterzu. No to jest przyjmowanie obcej narracji przez byłego szefa dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest niewyobrażalny skandal, a musimy zdawać sobie sprawę, że profesor Jacek Czaputowicz jest nie tylko byłym ministrem spraw zagranicznych w rządzie PiS-u, ale jest także bardzo wpływowym badaczem, jest bardzo wpływowym pracownikiem naukowym, autorem jednego z ważniejszych podręczników które służą studentom na takim kierunku jak stosunki międzynarodowe a mianowicie książki pod tytułem Teorie stosunków międzynarodowych krytyka i systematyzacja. Jak państwo weźmiecie do ręki tę książkę, to nie znajdziecie tam państwo ani jednej teorii napisanej przez badaczy, myślicieli francuskich, niemieckich, rosyjskich, chińskich, brazylijskich. Są tylko i wyłącznie teorie anglosaskich Stosunków międzynarodowych, autorów anglosaskich, brytyjskich i amerykańskich. I w ten sposób są formatowani absolwenci takich kierunków jak stosunki międzynarodowe, którzy pełnią potem różne bardzo ważne funkcje, chociażby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy w innych ważnych instytucjach państwowych. Ta książka autorstwa profesora Czaputowicza jest takim właśnie bardzo wycinkowym podręcznikiem, można powiedzieć, że pisanym przez pryzmat właśnie interesów, czy spojrzenia mocarstw, mocarstw anglosaskich. No ale oczywiście ta postawa wierno ta postawa uległości wobec Ukrainy, którą, którą prezentuje na, na łamach Rzeczpospolitej Jacek Chaputowicz nie dziwi. Nie dziwi. Dziwi tylko to, że służby specjalne w państwie polskim działają w taki, a nie inny sposób i tolerują to, że... Właśnie szefem polskiej dyplomacji był człowiek, który został zarejestrowany jako źródło informacji przez hiszpański wywiad wojskowy. Tak, szanowni państwo, nie przysłyszeliście się. W 2018 roku media w Polsce obiegła informacja, że szef MSZ-u profesor Jacek, Jacek Czaputowicz pod koniec lat 80., kiedy wiemy doskonale, jak aktywne były tutaj zachodnie służby specjalne, został zarejestrowany przez hiszpański wywiad wojskowy jako źródło informacji. Oczywiście te mnóstwo szczegółów zostało utajnionych, one nie zostały opublikowane, natomiast już sama, sam fakt, że część akt dotyczących sprawy zarejestrowania. Czaputowicza jako informatora obcego wywiadu wyciekła, że nie utracił on stanowiska, nie złożył dymisji wtedy, że właśnie człowiek, który działał w takiej, nazwijmy to, pseudopacyfistycznej organizacji Wolność i Pokój został zarejestrowany jako informator w dniu 10 października 1988 roku pod pseudonimem Corzuelo. I sama ta informacja pokazuje, jak w jak w trudnej sytuacji znajduje się państwo polskie, jak swobodnie działają tutaj wywiady obcych państw, jak można było dopuścić na tak ważną, tak kluczową funkcję ministra spraw zagranicznych człowieka, który był zarejestrowany jako informator obcego wywiadu. No jest to niewyobrażalny skandal, natomiast działalność dzisiaj w przestrzeni publicznej profesora Jacka Czaputowicza, w mojej ocenie, jest niezwykle szkodliwa. Przyjmowanie yy, Propagandy ukraińskiej i, i twierdzenie, że jest to w interesie państwa polskiego, powielanie tych, tych informacji czy realizacja postulatów yy, tego lobby ukraińskiego no jest absolutnie, w mojej ocenie, sprzeczna z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.